Nie chcemy straszyć ludzi, ale niepokojące prognozy WUSA. Koronawirus WUSA. Codziennie będzie umierać tyle osób, ile w ataku 11 września. Uniwersytet Johnsa Hopkinsa UIH w Baltimore poinformował, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1189 ofiar śmiertelnych COVID-19. Dyrektor Krajowego Instytutu do Spraw Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci podkreślił, że chociaż eksperci do spraw zdrowia ostrzegali Amerykanów, aby nie podróżowali na święto dziękczynienia ani nie przebywali w gronie ludzi spoza domu, nie wszyscy się do tego stosowali. Może to spowodować nasilenie pandemii. Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych odnotowano łącznie 13 376 113 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 266 838. W odniesieniu do sytuacji na całym świecie UIH podał, że z powodu komplikacji COVID-19 zmarło do tej pory 1 458 360 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 62 670 153. Dyrektor Krajowego Instytutu do Spraw Alergii i Chorób Zakaźnych dr Anthony Fauci podkreślił, że chociaż eksperci do spraw zdrowia ostrzegali Amerykanów, aby nie podróżowali na święto dziękczynienia ani nie przebywali w gronie ludzi spoza domu, nie wszyscy się do tego stosowali. Może to spowodować nasilenie pandemii. Ponad 9 milionów ludzi podróżowało samolotami. Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC informowały, że w długi świąteczny weekend ponad 9 milionów ludzi podróżowało samolotami. Możemy doświadczyć gwałtownego wzrostu po gwałtownym wzroście. Nie chcemy straszyć ludzi, ale taka jest po prostu rzeczywistość. Powiedzieliśmy, że takie rzeczy będą się zdarzać, gdy wejdziemy w okres chłodów oraz gdy zaczniemy podróżować, i tak się stało, zauważył Fauci w programie telewizji ABC TVZWEK. Przewiduje, że w zbliżające się grudniowe święta i Nowy Rok sytuacja z większą liczbą podróżnych się powtórzy. Wkraczamy w chłodniejszą pogodę i jeszcze dłuższy okres świąteczny, ostrzegał Fauci, dodając, że Amerykanie powinni sami podjąć kroki w celu ograniczenia przypadków wirusa, aby pomóc przeciążonym systemom szpitalnym. Prawdziwa liczba zakażeń jest znacznie wyższa, jak akcentuje radio publiczne NPR. Prawdziwa liczba zakażeń jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż rejestrowana. Oficjalne statystyki bowiem nie odzwierciedlają wiele przypadków zakażanych osób bez objawów COVID-19. NPR zwraca uwagę, że obecnie codzienny bilans zgonów jest niższy niż wiosną w szczytowym okresie pandemii, kiedy lekarze nie znali jeszcze skuteczniejszych metod leczenia. Jednak w zeszłym tygodniu liczba ofiar śmiertelnych dwukrotnie sięgała 2000, co oznacza, że zbliża się do wiosennego rekordu 2700. Pojawiają się obawy, że kraj wkrótce osiągnie 3000 każdego dnia, odpowiednik ataku terrorystycznego, 11 września, konstatuje amerykańskie publiczne radio.